Teraz będzie, że się do kamery nadstawiam ciągle. No to ja jestem jeszcze trzeci tu, to jest niemożliwe. Proszę mnie. Leszek, znasz trasę? Nie znam. Objechałeś ją trochę już? Jadę pierwszy raz. Na pewno. Gratuluję wczorajszego wyniku. Słyszałem, że byłeś pół godziny przed Jackiem. Aha, taki wynik. No, tak. Tak, byłem pół godziny przed Jackiem. Bardzo dobry wyścig. Gotowy? Zobaczymy dzisiaj rekreacyjnie. Jak zwykle, nie? Dwa słowa do kamery. Urwałeś koło? Mam luz na kolej, mnie to bardzo niepokoi. To nic, trzeba tam podkręcić, będzie dobrze. Dobra, lecimy panowie. Jarek, pozdrawiamy cię serdecznie przez te oczy zielone. Patrzcie na trasę, rozglądajcie się szeroko, uśmiechajcie się do siebie. Pomagajcie sobie i brawo, dawaj. No. Gleba? Dziękuję. Prawa. Dzięki.
puść mnie i siądź na koło, to doskoczymy do zawodnika z przodu. Udało się. Zuzanna Stłużyk, Wilczysza w Smolce, Staniolek, witajcie. Wiciu, jakie wrażenia? Super. Jak zwykle dla ciebie rozgrzeweczka. Nie? Tak. Dobrze, nuda, zobaczymy. Po prostu nuda. Nuda, okej. Okay. Jacek? Ja się uczę skrótów ciągle, tak jak Witek. Dobra. A ja ciągle jak głupek jadę cały czas po trasie. Maciek, a ty jak? Bardzo dobrze. Okolica zwiedzona się patrzy. Kibicowałeś mocno? Wiadomo, jak zawsze. Dobra. I chyba tam był jeszcze Jędrzej Węcka. Ja też jeszcze żyję. Jak było? Trzeci podjazd mnie wykończył. Tak? No. Podjechałeś pozostałe? Tak. Dobra, panowie, dziękuję bardzo. Było fajnie. Wygrać z wami. No i przegrać. Piękne zawody. Z pogodą się udało. Dopiero teraz zaczęło w Poznaniu padać. I jakieś burze się tutaj nam szykują. Maciek żyje, nie śpi. Tym razem. Więc brawo, fajnie się czułem, doskonale się jechało, dzisiaj miałem to flow, no więc jedziemy, czyścimy rower, oglądamy królewski etap Giro d'Italia i do następnego razu.